Witamy z tej strony, dalsza kolejna kanał w moim kanale. Dzisiaj porządki na gospodarstwie. Ogólnie. Chciałam tylko ją nam jeszcze pokazać, wyjaśnić zdjęć. Nowy nalepek wuja. Praca Unia. Proszę bardzo, model taki. Firma Unia. Na siatkę. Bardzo fajna. No, podoba mi się. Ona jest no duża dosyć. Zobaczcie mnie w porównaniu do niej. Ona jest większa i robi wielki 120. No dziś się złapam pracę, będzie MTZ oczywiście. A ja w tym odcinku będę jeździł 60 i pod koniec trochę MTZ-em. No to za. Okej, uwaga. Co się stało? Gaz mi się jakby zablokował. No. Działa. Sprzęgło i uwaga. Co to było? Dobra, słuchajcie. Co? Coś nie chodzi. Nie. No ale słuchajcie, jest problem. 3, 2.
Stawiamy go na biegu. Cyk, cyk. No i dojechaliśmy z cholerką. Zaraz mam go pokażę. Ups. O. Tak wygląda header. No to myjemy. Czekajcie, słuchajcie, zrobię zdjęcie na miniaturkę, bo zobaczymy co tam wybierzemy na miniaturkę, ale takie coś zrobimy, uwaga, nie tak. Ok, zdjęcie na miniaturkę zrobione, ja zaraz zacznę, ja to oczywiście troszkę nagram, drzwi zamkniemy od 32. Gdzie moja czapka? Chyba w 60. No i jak? Czekajcie, widzimy się jak... Dobra, słuchajcie, sprzątamy 60. Cyk. Bierzemy szczotkę. Tego to wygląda ta szczotka. Ja wchodzę do środka. Kurde. Uwalnijmy. Usiądziemy się na siedzonku. Jakby ją tu ułożyć, tę kamerę. Tak ją położymy, słuchajcie. O, mam pomysł. Tu się otwiera. Tą kamerę wejdzie chyba. Czekajcie, tu. Dobra, jednak jej tam nie umiejscowię. No to co? Od czego zaczniemy? Od drzwi. Czy wy to widzicie? Przecież jakim cudem ten syf jest na szybie? Jeszcze jakim cudem od środka? Chyba wiem dlaczego. Umie jeździć z otwartymi drzwiami w tym sprzęcie. Obuje mnie header, zobaczcie. O, zobaczcie, tu jest wuja. Poszedł. Panie. Dobra, wymyślimy się teraz trochę podłogę. Tak na razie z grubsza, potem z trochę lepiej. Jak czyścić 60 poradnik? 62. Nie 60, Gabryś. Źle mówię. Jest źle mówię, ale... Ja i wuję na to mówimy 60. No, taka jakby... 62 to naprawdę lepsza na 60. No co, widzimy się może za jakąś chwilkę, żeby mógł... Będziemy tapicę zaraz czyścić i widzimy się. O, zobaczcie co się znalazło! Moja czapka! Kurde! Panie! Kurde, Janusz by mnie pogardził! Patrzcie, jak ja chcę w tym wyglądać. Ja chcę w tym tak wyglądać. Dobra. Okej, słuchajcie. O. Weźmiemy to tak. I teraz weźmiemy stąd. Otworzymy już drugie drzwi, żeby wywalać się przez drzwi. Ursus Bizun. To też ma być to pięknie. Ogólnie pokazuje to, że sprzątam ten ciągnik, sprzątamy ja z wujem, żeby ktoś nie pomyślał, że
No, wyremontowuje ciągnik i go nie sprząta. Właśnie go sprzątamy, to jest dobre. Dobra, słuchajcie. Myślę, że tu już. Szczerze bym teraz podło... Nie wiem, czy to widzę na kamerze. Widać, jak to czyste, tam jest syfowy. To jest ta sama podłoga to jest. No. To co, wywalamy. Ciężka, ale idzie. Dobra, zobaczymy, jak to będzie, jak skończę. Okej, słuchajcie. Dosłownie już kończę sprzątać. Wujo, odkręcamy właśnie te dzioby. Ja tutaj właśnie dokończam. To nie będzie tak ładnie ten. Bo żeby wymić tą tapicerkę, to by trzeba było. O. O, tu jest ładna. A to jest taka, no nie wiem. To trzeba było jakimś płynem to zrobić, dlatego no nie będzie za. Tak. Tak samo jak w tej podłogi, zobaczcie. Dobra, koniec. Idę pokazać. Jest tu wuja? Jest. Idziemy do wuja. Skręcamy. No. I wyjęliśmy dziób. Jest gdzieś tu na to miejsce, na te dzioby? W środku. I kolejny. Tym razem może tak z innej perspektywy. Najpierw tam rozkręcamy. Wyciągamy śrubę i wyciągamy cały dziób. Chcę to rozdzielać łano, to się nazywa, ale ja mówię dziób. Zobaczcie, header jest innego koloru niż tam wózek. Kiedyś kombajn był tego koloru, jak wózek. Coś poszło. No dzisiaj tak trochę słaba pogoda. Deszcz pada, zamiast śnieg. Zima i wolnie zamiast deszczu śnieg padać. Ale no takie zimno u nas w Polsce. Piszcie w komentarzach, czy u was jest śnieg. Bo u nas ewidentnie nie. Dobra, zakładam kamerę na głowę. Mam nadzieję, że ją dobrze ułożyłem. Cyk, cyk.
Na razie tak. Już? Odkręciłeś? Nie wiem, nie znam, nie orientuję się zarobiony. Będę trzymał. Wyjąć możesz tam się robić. No i cyk. I dzioby odkręcone. Teraz można tylko wyjechać na ulicę i jeździć. O. Ok, słuchajcie. Jedziemy ciągnikiem. O, cyk, jestem w ciągniczku. Drzwi se zamkniemy. Sprzęgiełko damy. Damy na luz. Damy na luz. Dam na kierunek luz. Dopór. Zapalił. Dwójeczka czy trójeczka? Dwójeczka. Ślizga mi się ciągnik po tym. No. Boję się tu nie zamurował do końca. No dobra, teraz to trzeba sunąć. Ja pomogę ci. Robimy porządek. Nagrywasz? No. A co? Tu coś jest, śruby.
A bo ty chcesz tam przyjechać, tu przez to? Co? Co? Tak. Ja się na tą palę odsuniemy tu pod kabelki. Tu? Czekaj. To. No tak, co? Pozajmy się na troszkę. Co? Do ciebie. Do mnie? No. Dobra. O, tutaj. No to cyk. Mogę to otworzyć? Tak. Wuja będzie przejeżdżał, bo ja nie chcę. Kuja to na pewno coś o wadze, dlatego wuja jedzie. Ale ponagrywam. Czyli jeszcze się tym przyjedziemy. Dobra. Idziemy grabić. Bierzemy widły, to znaczy bierzemy grabie, bierzemy widełki, to było obory. Idziemy do obory. Widełki, zobaczcie, wuja, nowe widełki. Znaczy no stare. Nie, tu przez 2 miesiące nie było. Pierwszy raz odpalałem tą 60 tam stoła w onego ostatniego pobytu. Dobra, grabimy. To zostawimy tu. Zaczniemy może od tej strony. Czekaj, weź tą gumę, ten metal. Niech się bierze do środka do roboty. Aha, to jest... Co to jest chlapacz? Tak. Od czego? A gdzie ją położyłeś? Co? Co? Na pewno to nie ja. Na pewno to kopalni nie żyje. To nie. Tak, to. No to to. Zawijamy dechy. Zabryś. O, ja ci strzelę, kiedyś strzelę ci. Ten metal weź na tamtym połowie. Gdzie ma tej strony? To wuja widłami weźmie. Nie od środka. Co jest? Nic. To jest coś... Tam to coś z tymi widłami weźmiesz. Dobra, daj te widły, bo tym co... Mogłem zgasić tą 60. Kolejce czapeczkę wezmę. Ale tak, to my jedziemy dalej. Wziąłem łopatę i tutaj to? To trzeba wziąć, czy nie? Nie? Ty na tym przejedziesz? Okej. Okay. Tutaj mnie te grabie. O, koteł.
To zgadnij, bo to jest mokre. Daj, daj to grabie. Otwierasz to dole tutaj mocno. Jest otwarta. Aha, dobra, zamknęła się. No i cyk. Przyczepka. Dobra. To jest? Co chwila wiedzmy. O, tutaj jest to. Ta decha. Znaczy no to. Ten metal w sumie nie decha. Daj mi jego. No co to? Dobra, weźmie zamkniemy to. Znaczy otworzymy. Tak. Także już się nie zamknęło. Nie wjedziesz na to ciągnikiem? Bo ja chyba nie będę wjeżdżał. No dawaj. To wuja wjeżdża. Jedynką jedzie. Co on robi? Dobra, stój! Będzie wystawać! No, jest dobrze. Jest dobrze, dobrze. Nie, no zobacz, jak to jest. No to wjechaliśmy! No, jeszcze wrotek musi przejechać do przodu. Jak ten dyszer wyjdzie, hebe z równej drzwiami, tam jest wrota, przez tą dziurę się dyszę wystawą i już, a ty wjedziesz teraz. A teraz nie wjedziesz. Chyba ja jeszcze do tyłu może jeszcze do tyłu iść? Może iść 1,5 metra do tyłu, tylko już ci mówię, o co mi chodzi. No to byś tu z przodu brał to siano wtedy. No to jest z przodu, to jest na tą wchodzę. I powiedz, słuchaj, patrz. Zobaczcie, jaki ten cement jest pod tą folią. No bo szkoda, jak go przez zimę, to jest będzie do wyrzucenia. I zarazi go dalej trochę powstanie, może wykopę to ten rowek i się zaleje to, no nie? Żeby ten cement nie wywalić, no bo to już do murowania nie będzie, ale fudany mógłby iść. Wykopę to 0,5 metra na głębokość i to zaleje na ziemi samo. Ile mi starczy betonu. No to cofaj do tyłu. Ale no to na razie nie będzie, tam się zacznę go już raz cofnę.
No to mi się wydaje. Daleko pół metra to może stopień, nawet blisko pół, no to tu może być na pokancie i tak ile na prąd idzie. Zimny to czy nie? No to i cofnę, popatrz ile i... Ta chwila... A to skąd tutaj jest tyle 20 metrów, no to ja bym nie wybrał. A ta chwila bo... A ta chwila bo... się tam stronę. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Dobra, widzimy się jak się... No za co jedziemy? Co to w ogóle jest? A ja chcę się zgasić. Czekaj, wrócimy. Chcę zabrać coś więcej. Sam je położyłem jedną. O Jezu. Zmierzniesz trochę do przodu? No. No nie, do tyłu do... No? Zawleczki pod agregat. Cyk, cyk. I jedziemy. Drobne tam na nich. Można busem odjechać? No wyciąć. Nie.
Przepchniemy? Nie, nie przepchniemy. Ale chyba biegniemy. Czekajcie. Widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie. Jakieś zdjęcie zrobimy. I to jest to, za to bym zabił 60 na żadną miną. Nawet na kurna ze złota, żeby było. A czemu? Ja, co? No zobacz, taki agregat podnosi bez problemu. Na wolnych obrotach. Zgasisz, opadnie ci coś źle. Może do rana tak stać. I to jest wszystko na oryginale. No nie opada. No? Ale ty życie opada. Bada. A widzisz, a to jest tak hydraulika zrobiona i bałek stoi w miejscu i podnosisz. Hydraulika niezależna, ha? I widzisz jak tym okres to nosi. A w tym okresie to założyć i to nawozów rozciągać. Może przypadnie, może i więcej. Nic, bo nie jest.
I co tam o tym łapczęzniki? No będą łapczęzniki zamontowane na wiosnę, na sierp. Będą? No. Bo teraz to tylko agregatem wiedział, nie są potrzebne. To jest wasza, ale to jest zamontowane. A co, tym będziesz teraz agregatem jeździł? No, pod szapę wjadę, bo to MTZ na wysokość nie wchodzi, tak? To jest tylko za szapę podłoży, poczekaj. Nie widzicie? Ciągnik na dwa koła. No dobra, widzimy się. No pomyjemy agregat. Podoba się? No, dzisiaj taki vlog, no... bardziej... porządki na gospodarki, no. Myjemy sprzęty i je chowamy. A co wy to widzieliście? Ciągnik na dwóch kołach! Yeah. Jeszcze będziemy chyba mieć kosiarkę. No i będziemy kończyć vloga. No to fajnie. Fajnie. Noga, słuchajcie, na sprzęgle już czeka.
wejdę. Udało się. Pojechałem. Bo jeszcze cofnie. I wyciągamy chyba kosiarkę, chociaż nie jestem pewien. Chyba tutaj bierze, albo tu. Który? Chyba tam. Ta tam. Miejsce przygotował. Zobaczcie, jaka kopaczka. Kurwa. Panie. Dosłownie po... na styką jedzie. Znaczy wujo jedzie na styk. A tak dosłownie na styk. Panie. No jedź. Wiesz? Stój! No i odczepiamy. Co teraz? Co teraz do góry? To nie za ładne? Nie, tylko hamulec!
Uwaga! No i co? Jak się wam podobało mycie maszyn? Jak to oczywiście?